Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jeden z uczonych w piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał go, które jest pierwsze ze wszystkich przykazań? Jezus odpowiedział, pierwsze jest, słuchaj Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to, będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych. Rzekł mu uczony w piśmie. Bardzo dobrze, nauczycielu, słusznieś powiedział, bo jeden jest i nie ma innego prócz niego. Miłować go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary. Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego. Niedaleko jesteś od Królestwa Bożego. I już nikt więcej nie odważył się go pytać. Potrzeba Słowo Boże słuchać ze zrozumieniem. Czasem jak ktoś czyta Słowo Boże w czasie Eucharystii, przyznam, że bardzo boli mnie to, że tekst nie jest czytany ze zrozumieniem. Osoba, która czyta, nie rozumie tego, co czyta. Nie te akcenty, nie istota przekazana w tym tekście Słowa Bożego. I słuchając Słowa Bożego, należy szukać mądrości w Słowie, tego, co Bóg do mnie mówi. Trzeba poszukiwać tego, co nas umocni, co ubogaci. Należy badać słowa, od kogo pochodzą. Słuchamy wielu ludzi. Przez człowieka może mówić Bóg, ale też przez człowieka może mówić demon. My jesteśmy kuszeni. Jak rozumiemy Słowo Pańskie, tak też nim żyjemy. Jezus, pamiętamy, powiedział do synów Zebedeusza, nie wiecie, o co prosicie. Oni nie wiedzieli, o co proszą. Czasem człowiek prosi, Panie, chcę być świętym, ale to znaczy ukrzyżowanym. To znaczy przeżywającym swoją drogę krzyżową, kiedy będzie wiele rzeczy nam się na głowę waliło. My czasem, prosząc Pana Boga, nie wiemy, o co prosimy, co się kryje za taką prośbą, jakie będą konsekwencje z nią związane. To Słowo Boże, które przeżywamy, ono staje się naszym ludzkim doświadczeniem. I słuchać Pana Boga to przede wszystkim otworzyć swoje serce na Jego Słowo, aby ono we mnie zamieszkało. Słuchać, aż pocznie się w nas miłość. Zauważmy, bo miłość Boża przychodzi przez Słowo Boże i przez sakramenty, przez modlitwę, przez spowiedź świętą. Przez te sakramenty wlewana jest w nasze serca Boża miłość. I kiedy człowiek zamyka się na słuchanie Pana Boga, w sposób nieuświadomiony on może czynić to samo przed ludźmi. Nie można być otwartym na Boga, a zamkniętym na ludzi. Mamy to samo serce. I tak samo jak kochamy ludzi, kochamy Boga. Nie kochamy Boga, nie kochamy ludzi. Mamy wpływ na wiarę albo niewiarę innych. Na to, czy inni praktykują wiarę, czy też nie. My mamy wpływ. A jeżeli ten wpływ nie jest pozytywny, to oznacza, że nasza wiara może być wypaczona. Kapłan może nie pociągać do Boga, do Kościoła, do sakramentów, ale od Niego odrzucać. To są bolesne fakty. Miłować całym sercem, czyli wszystkimi uczuciami. Zobaczmy, serce to uczucia, emocje, przeżycia, te dalsze i bliższe doświadczenia. Ale serce to również rany, ból. Ono jest również podatne, nasze serce, na ból. Czym mamy miłować?
przeżyciami, tymi dobrymi i tymi niekorzystnymi. Kiedy miłujemy daną rzeczywistością, to ona ulega przemianie. Bo wszystko ulega przemianie pod wpływem miłości, pod wpływem zrozumienia, życzliwości, przebaczania. To wszystko są postaci miłości. Miłować Boga sercem, to znaczy tym wszystkim, co boli, tymi uczuciami, które na pozór niewiele mają wspólnego z miłością, albo nic nie mają wspólnego. Miłować tymi przeżyciami, do których nie chcemy powracać. Nie chcemy o nich wspominać. Zobaczmy, jak oczyszczać pamięć, jak oczyszczać wspomnienia. Powracać do doświadczeń, które nas bolały i przeżywać je razem z Jezusem. Dlaczego człowiek popełnia głupstwa, mówi nam o tym nasza przyszłość? Dlatego, że pewne wydarzenia nie były przeżywane z Bogiem. Przecież metodą na dobre, święte życie to jest czynienie wszystkiego z Jezusem. Z Chrystusem, w Chrystusie i dla Chrystusa, jak modlimy się w czasie Eucharystii. Można kochać Boga bólem i buntem. Można kochać gniewem, złością, poczuciem klęski, frustracją, zniechęceniem, żalem. Przypominam sobie taką sytuację, kiedy w życiu każdego człowieka jest jakaś granica wytrzymałości. Kiedy człowiek mówi dosyć, już więcej nie zniosę. Ja kiedyś wracałem z zajęć i tak czekałem przed wjazdem do garażu. I przyszło pragnienie, aby się modlić. Modliłem się krzykiem, modliłem się złością, modliłem się łzami. Ja odczułem wtedy bliskość Boga. Szczególna chwila, szczególny czas. Odczułem, że Bóg jest. A to był ból, to był bunt, to był gniew, to była złość. To jest to, co w wielu z nas się pojawia. Boże, dlaczego nie zmieniasz sytuacji? Dlaczego? Dlaczego ja muszę tego wszystkiego doświadczać? I kiedy to wykrzyczałem, przyjąłem to wszystko, ten cały ból i całą tę sytuację, której wcześniej nie chciałem. Zobaczmy, kiedy pozwolimy się Panu Bogu prowadzić i On prowadzi nas przez ciemność, my się wszystkim możemy i powinniśmy modlić także naszą ciemnością, tym, czego w życiu naszym nie rozumiemy, tym, co wydaje się totalną klęską. My kochamy wszystkim, przez co przeszliśmy i przechodzimy. Również tym, czego się wstydzimy, o czym chcielibyśmy zapomnieć, co nas bardzo upokorzyło. Wszystkim trzeba kochać. To jest oczyszczenie pamięci, wspomnień, wyobraźni, emocji. A oczyszczenie jest niczym innym jak uzdrowieniem. Na nasze miłowanie Boga sercem składają się piękne akty umysłu, ale też i te brzydkie, będące jakby odpadem naszych ludzkich zachowań. I to, czego się wstydzimy, może prowadzić nas do skruchy serca. Miłujemy tą częścią nas, naszego serca, która jest słaba, która nie dorasta. Miłujmy wszystkim. To jest sposób na chrześcijańskie, duchowe życie.